metro, tam gdzie jest pasta, proszę Państwa, też będzie metro. No i w sprawie pasty Breżniewa zaczepiono na krakowskim przedmieściu, że słuchaj Breżniew, postawili tego żebraka i mówi, słuchaj Breżniew, jutro w paście tylko i wyłącznie będzie na zaproszenia, tak powiedział. Tylko i wyłącznie na zaproszenie. Breżniew się zagapił, ja wsiadłem w 503, pojechałem, proszę Państwa, do przodu Breżniew został. On tak chciał, żeby jemu koniecznie to, wiecie Państwo, piwo kupić. On po prostu strasznie żebrze Breżniew ostatnio. Proszę Państwa, oto centrum Warszawy, zbliżamy się do centrum Warszawy, salsesonów, tu nie brakuje, to nie jest jakiś taki jeden salseson, bo tu jest w ogóle Mazowsze jako ta żebracznica, jedna wielka Warszawa, w której tych pomniejszych żebracznic jest pełno, jest miejscem zamieszkania salcesonów kutych na 4 gwoździe, na 4 grosze. No i te salcesony, przecież one muszą dokładnie wiedzieć, jak wycyganić, jak wyhachmęcić, wyłachmęcić, wyżebrać, wykrocić jakieś pieniądze. A to no niby nie jest łatwo. Dlaczego? Dlatego, że jak tu jest co jeden kuty salseson, no to przecież salseson kuty trafia na salseson kuty. Państwo zobaczą, tam jest plac Zbawiciela na wprost, nawet wieże widać kościoła, no ale i tak wiadomo z Biblii, że Bóg w kościołach ręką uczynionych nie mieszka. I tam jest tęcza, którą ktoś tam znowu chciał podpalić, no ale to wiecie Państwo, oni Biblię palili w średniowieczu i ludzi palili, a tu nie ma prawosławnych ludzi, którzy by byli winni, że Biblię palono. Przecież prawosławni Biblii nie palili, tylko katolicy. No i na 95% Warszawa jest katolicka. Także tam mamy plac Zbawiciela, Państwo zobaczą. I pełno tutaj PKS-ów porobili. Nawet Państwo zobaczą, jaki dziad czerwony, który nie może stanąć tam, to zatrzymał się na przystanku, Państwo zobaczą. I szybko spieprza. I szybko spieprza. Także wiecie Państwo, żeby uniknąć oczywiście konsekwencji marszałkowskiej.